Estamos. Mówiłem, prawda? Tu jest. Przejazd, gdzie ja tutaj jestem? Rozpad. O, nieźle. Gdzie ja jestem? Bardzo chciał wiedzieć. No może i coś znalazłem, ale coś za dużo, to ja nie umiem z tego wyczytać. A na mojego pociągu nie ma na razie nic. No i w tą stronę mam manewrować. O, ja nie mogę. No się dziwię, czemu nic nie ma. Dobrze, wracajmy. Ej, dobrze. Więc jednak tak. Ja pójdźmy jednak tam, więc jedna. Jedziemy. Że uznajmy manewry do 40 km w godzinę. To ty nie da się do tej pytań. 664, próba radia. 2364, ale się do nich nie nazywam. Wtedy nie mam takiej numerologii, więc czemu ja dziasy jakiś znajem się tam ten pociąg. Że ja po prostu będę sobie miał podpiąć samemu wagony i sobie tam wypchnąć tą stację. To jeszcze jest takie możliwe. Ciekawe, ile opóźnienia będę miał w takim bądź razie. A, tak ogólnie to witam serdecznie na tym odcinku. Jezu święty, symulatora. Maszyna. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu się nie przywitałem. Cały czas grywam. No niestety. Nie wiem, pod skrótem klawiszowym F9 sobie zapisane. Przerwanie nagrywania, no i tak sobie go poklikałem, parę razy poklikałem. Więc jeszcze raz, ja jestem Pan Radowicz, co to jest kolejny odcinek symulatora maszyna. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzisiaj idziemy na linii numer 053, uruchomienia lokomotywy nie widzieliście, kawałka manewru też nie widzieliście. Zaczęło się chyba od mojego błędu, jaki popełniłem, tak? A więc jesteśmy na linii 053, właśnie sobie wykonujemy manewry po skład, jedziemy jako ET22, tylko EU06, pociągiem jedziemy. Czyli z niej gadaj, człowieku, a te programy to i tak swoje zrobią. Tu i tu żeś ty.
Dobrze, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy to mówiłem, a czego nie mówiłem. A mówiłem o tym, że znalazłem tego fajnego bariera, przez którego przez przypadek sobie nacisnąłem tak F9. Chciałem go uruchomić. A ja mam tu jeszcze dalej manewrować. Ja mam tym wymanewrować fajnie. Dobra, już nie będziemy tutaj kombinować, tylko nie rozumiemy, to nie wiadomo co. Wykonajmy sobie ten manewr w taki sposób. I... No tak. Nie wiem na ile nam się odprawi tej trasy. Przepraszam za wydźwięki wszystkich sąsiadów, bo już tak po prostu lekkie z nagrywaniem tego odcinka, że... No oczywiście, bo sobie sam się dzieram, a problem to z tym nagrywaniem, no ale już mi się zapas tych filmów kończy. I mówię, trzeba było się zabrać do roboty i zacząć nagrywać następne filmy. Jestem trochę chory, no ale też raczej nam nie przeszkodzi. W nagrywaniu zmieniłem bitrate na 12 tysięcy, więc możecie pisać w komentarzu, czy jest lepsze, jakieś gorsze. Nie wtedy będę wiedział, w jakiej to nagrywać, tylko oczywiście nie wlicza się za to Tele2, który nagrywam na innym komputerze. I w przy innym internecie, i że to jest live'a, to niestety nie mogę za dużo zrobić. Tyle. No miałem trochę problemów niestety, no ale dało mi się rozwiązać. Ja to co, nic piszę, bez żadnego manewru, bez czego. Tam chyba jakiś pociąg. No to już jest wyjazd nasz. Czyżby to miał być ten mój... Nie wiem, mój raczej wątpię. Ten też nie będzie mój, bo tu się jakiś pod niego podpina. No, który by tu mógł być mój? Nie wiem. Ja sobie sam jakiś wezmę stąd, czy ktoś mi go zostawi. Nie mam zielonego pojęcia. Szkoda, że się nie da tutaj ten. No tutaj ten. Mądrze powiedziane. No przyspieszyć czasu trochę, no bo teraz będę tutaj też stał. Chciałbym wam coś ciekawego pokazać. Jedzie, a potem... Nie wiem, chyba po to, żeby tu się zatrzymał. Ten sobie tam. Ja tu staję cały czas. A teraz mi przełączyli, o.
Dobrze, oczywiście mamy już zezwalamy na 40. Nie ma tu mi zajęcia i tego ty muszę czekać. Nam 25 main. Chociaż pojedziemy, nie będziemy w tym miejscu. Oczywiście już przepraszam, mam chorobę, a nie chcę mi się przeklikiwać. Ciszej mikrofonu za chwilę. Teraz podjeżdżam pod nie wiem. Nie. No się stało. Czemu ja mam drop ciąg towarowy? Nie. Ciekawe rzeczy widzę się dzieją. Co to ona robi? Powiedzcie. Nie, to pociąg towarowy jakiś. Ciekawe. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Dobrze, jedziemy chociaż kawałek, czy pociąg towarowy. Niech już będzie. Już nagrywam ten odcinek, no dobrze, będzie kawałek jazdy pociągiem towarowy. Ja bardzo tego nie lubię, jeśli chodzi o symulator jazdy pociągiem towarowym. Mnie to zawsze nudziło. Mądry człowiek, tam jest załączyć białego sygnału, teraz i czerwony załączy. Wiecie, co ja się chyba już nie nadaje do tej giry naprawdę, to... Dziwne rzeczy się tu dzieją, jak ja w nią gram. Dobra, przewody połączone, wyłączamy to. Przełączenie pantografu, zmieniamy kabinę. To ci tryb też jest fajny, mi się podoba. Coś ty jeszcze jesteś ciekawego w stanie zobaczyć? Kiedyś się tu jakiś czas zmieniało, poczekajcie. Na PS taby. Przed środowisko. Tak, morzenie i opady, o sobie możemy zmienić, temperaturę na dworzu będzie z 26.
Dzień w roku. No ciekawe. Oj, ci chcę ci menuj. O, czekaj. Oj, jak to święty. I tak nie wiem, na czym to polega, więc... Czekając, jak nam nadadzą rozkład. Nie wiadomo co. Pawłon do 3250. Dojeżdżam po Gwiazdowy. Podany przelot do Rudawy. No ciekawe. Podany wylot, przelot. Jakiemu? O, już on jest rozkład. O, już powinienem jechać nawet. O, Jezu. Ale. Już wiem, z czego zrobię poradnik kiedyś. Już wiem, z czego. Już wiem. Chyba tu się da ten. Tak sobie można zmienić. Co się robi. Albo i nie. Sandomierz, pociąg numer 323-664, ciągnie EU0618, długość 340 metrów, masa 1650 ton, godzina 11, mechanik węglarski. Dobra, powinna być godzina 11, wiem, że coś się nie robi. Jakby co. Niech będzie, że jesteśmy pomysłami. Zgłoszenie, moje nazwisko Piasecki, numer zgłoszenia 57, godzina 11. Już tego debug moda nie potrzebuję. Tam z tej chyba jedzie ten pociąg, którym mieliśmy jechać. Dobrze, załączę już tutaj sobie normalne to oświetlenie. Antograf mamy dobry podniesiony, załączę sobie wyłącznik szybki. Spornicy i zmierzarkę. Puśćmy sobie... A. Pompujmy przewód. Nie wiem, co się wydarzyło, że się odpompował. I to już powinienem mieć gimnazjum. Nie powiem, że będziemy długo jechać jakiś, chyba z 10 minut, nie dłużej. Nie mają wpisane rozkładowo 80 na godzinę. Jakby mi się ktoś pytał, nigdy nie jeździłem towarem, więc... Innej tej wygląda jazda, na ile ja to mam dać? To się chyba jeszcze odnowywuje. Ja daję jedynkę i to nie jedzie, a dajmy dwójkę. Ciekawe co powiem. Trójka? Piątka, szóstka? Panie, no powinieneś się jechać. Siódemka, ósemka. Dziewiątka mać.
To nie jest nie wiadomo jak długi spad. A przy 11 dopiero ruszy. No ciekawe na pewno jest to, o co z tym chodzi. Wagon do 3250. To zjazdem. Na razie widzę już czerwony. Dohamujmy sobie lokomotywę nowym hamulcem samym. Używania tamtego, bo to się źle widzę kończy chyba. To już mam 2 minuty opóźnienia z tego chyba. I sobie z 10 minut jazdy się robi 9 minut jazdy. Ahahaha. 3, 2, 3, 6, 6, 4, próba radia. Zróbmy sobie. Słychać dobrze na kanale trzecim. No ciao. Co z tym wyjazdem będzie w końcu? Mamy próbę hamulca. Ta próba hamulca to już chyba była wykonana. Odhamował bynajmniej. Chyba oznacza, że jest ok. 394574. Proszę się zgłosić do PW. Kula. Nie ma wyjazdu, czekamy aż poprzedni ucieknie. Poprzedni, czyli? Tam, to przejazd, przejazd. Przejazd. Ja to co? 3, 2, 3, 664. Poczekamy z wyjazdem, dopóki poprzedni nie ucieknie. A, super. Poprzedni, który ma ucieknąć? Jedzie. On ma uciec. Łączą w drogi przed nim widzą. Do ucieknięcia. Widzę, że sobie chyba dziki nie pojedzie. Poprzedni to rzeczywiście coś dużo ucieka. Nie wiem, on silnika tu nie miał. No ma silnik, nawet jedzie trochę. Jeszcze kawał drogi przed nim. No nie. Chyba nasze jazdy będzie wyglądać rozpędzenie spadu. I koniec na dzisiaj. Na pewno scenery nie zrobię, bo mam czasu bynajmniej na razie. Miał być osobowy, to by też to inaczej na pewno wyglądało.
miał być osobowy z Dębicy do Turowa. Mówię, no jeszcze nie jestem do końca zdrowy i no... Ciężko mnie znajdować przez dłużej czasu. Jak temu idzie uciekanie? Uciekł, uciekł, nawet jedzie. Dymek ładny się wydobywa, no nie hamuj to tylko jedź. No bo ty masz tam, że jest czerwony. No nieźle. I że muszę tam czekać, to jeszcze, o, już ma zielony, no pięknie. No zasuwaj, zasuwaj, bo ja chcę wyjechać. O, pięknie, no to co, jedziemy. I co, no to już jest maksymalna moc, jaką mogę dać. Dobra, wydajesz wysoki zakres prądu. Widzę, że skład jest na pewno dobrze odhamowany. Się tutaj wzięło i się strzeniło, no. Znowuż te palił. A często tu się te... 6-2-120. Nie ma na razie wyjazdu, poprzedni musi dojechać. Przyjąć, dziękuję. A co jest z tym pociągiem, no? Mówię, nie umiem jeździć towarem. Mówię, rozpędzimy się do jakiejś tam, nie wiem, prędkości, po prostu tam tych 80. Kończymy na dziś. No jeszcze tego brakowało, że się jeszcze czuwać załączy. Chciałem wam pokazać skład. No. Lokomotywę cofnęło z wrażenia. Dobrze, jeszcze jedna próba. To znowu nie chcesz jechać. Mam tutaj, że ciśnienie 0. No. Rusz.
Powolnie, bo powolnie, ale rusza. Czy to już lepiej by się było przełączyć na ten dwupoziomowy silnik, czy lepiej go tak? Co zjadłem? Na razie bez wyjazdu. A wy że macie tam, nie wiem, te 3-4 czy tam ileś tam minut. No ale problem. Obiecuję, że pojedziemy 80, to pojedziemy, ja słowa dotrzymuję. A tym razem wyspatrzenie się już na spad. No szczęśby taka. A może wywalimy o bezpieczniki. Znaczy nie. Dokładnie to wygląda. Już by mi się czuwać załączył. Ja może na to bardziej uważać. Ten tamtego mówiłem, że się coś wolno rozpędza, ja sam nie mogę się rozpędzić. Znaczy bym już jechał 80, gdyby nie tamten czuwalczy, który się pojawił. No ale cóż. Rozpędzamy się, za chwilę pojedziemy, to 80 i będzie. Oczywiście ten odcinek. Wjazd na stój. Już święty wjazd. Póki to znaczy ten odcinek będziecie mieli w 65 na sekundę na YouTubie. Dostępny. Na stawę hamulce sobie nie zmieniłem. Towarowa. To był jakiś kogut? A i patrzcie, nawet się świeci następny, że jest na stój. Zacznijmy hamować. Na 80 pojechaliśmy, chyba nie widzieliście. W jakich odległościach hamuje pociąg towarowy, za chwilę zobaczymy. Tyle, że tak samo jak pasażerski. PW do 3556. Jak ma wyjazd dla nas? Nie ma wyjazdu, czekam aż poprzedni ucieknie. Trochę wolniej się odhamowuje, ale jednak nie ma już wiadomości. Dobrze, a więc to było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się żegnam i zobaczenia na razie, cześć.